Nazywam się Robert Jarema, a to jest Męskie Zdrowie według Jaremy. Dzisiaj porozmawiamy o hakowaniu metabolizmu oraz nowych technologiach. Co jest ciekawe, te wahania glikemii nie występują tylko u osób chorujących na cukrzycę, ale właśnie u ludzi zdrowych. I co więcej, badając zdrowych, czasami nie zdajemy sobie sprawy z tego, że możemy jeść takie posiłki, które doprowadzają do tego, że osiągamy wartości diabetologiczne, czyli tak jakbyśmy już mieli cukrzycę. Ale każdy z nas może mieć taki indywidualny swój jadłospis, żeby wiedzieć, w jaki sposób reaguje na to pod względem metabolizmu i pod względem swojej gospodarki węglowodanowej. Co więcej, to się zmienia w czasie, także warto raz na jakiś czas zrobić takie badanie, żeby zobaczyć, czy nadal jestem, jak gdyby dobrze reaguję albo prawidłowo na to, co do tej pory. Zawsze byłam kojarzona z tym, że do pracy miałam takie zawsze ze sobą owsianki wypakowane owocami, spiruliną, więc już wiesz, taki wyższy poziom i tak dalej. Zawsze to podziwiałem, muszę tak powiedzieć. Ale dyżuruję i jak wiadomo, w czasie dyżurów ten jest wyższy poziom stresu i naturalnie wtedy występują zaburzenia snu. No, trudno, żeby było inaczej. Kiedy byłam po dyżurze i sięgałam dokładnie po tą samą owsiankę, po ten sam posiłek, nagle moje glikemie wyskakiwały do tych poziomów diabetologicznych. No i byłam absolutnie przerażona, jakby co się dzieje. Też jest taka praca, 2019 rok, czyli w miarę świeża, która mówi o tym, że jak przespaliśmy noc, ile było faz tego snu, tak zaczynamy metabolizować rano i to wpływa na to, jak potem funkcjonujemy, więc wszystko ma wpływ na to. Absolutnie tak. Czyli te krzywe glikemii są takie bardzo mocno zaburzone, występują duże fluktuacje, wysokie piki i tak dalej. To też widać, niestety. To widać. To widać. I to widać nie tylko tego jednego dnia, ale właśnie przez kolejnych czasami nawet 3 dni. Później ta krzywa wymaga kilku dni, żeby w ogóle doszło do ustabilizowania i wyrównania krzywej. Prowadzenie takiej umiarkowanej aktywności fizycznej w takim zone 2-3 cardio jest w stanie spresetować nasz metabolizm i doprowadzić do tego, że rzeczywiście dochodzi do wyrównania krzywej i później już funkcjonujemy tak jakbyśmy no właśnie byli po tej zdrowo przespanej nocy i tak dalej. Takie zachowania ortorektyczne i zbyt duża tendencja do dbania o to, żeby tak całkowicie wypłaszczyć krzywą. I tutaj muszę podkreślić, że nie chodzi nam o takie pełne wypłaszczanie krzywej. Takie to, że występują pewne fluktuacje jest absolutnie naturalne. I po to sprawdzamy te czasy w zakresach docelowych, czy czasy, kiedy wychodzimy poza. Są momenty, kiedy rzeczywiście te fluktuacje są zbyt wysokie i szkodliwe, ale nie chodzi nam też o takie pełne wypłaszczenie krzywej. Żeby w pełni wypłaszczyć krzywą, to musielibyśmy nic nie jeść. Dzisiaj naszym gościem jest dr Alicja Dudek, badaczka w dziedzinie leczenia otyłości oraz markerów wieku biologicznego, laureatka konkursu Forbesa 25 Under 25 w kategorii nauka, a więc najlepsi badacze wieku 25 lat, wybrana grupa 25 osób. Gratulujemy. Dzięki, już mam trochę więcej lat. No obecnie tak, ale nadal jest to aktualne. Lekarz rezydent specjalizujący się w dziedzinie endokrynologii, zajmująca się zdrowiem metabolicznym. Witamy Cię, Alu, u nas. W studiu. Dzień dobry. O czym dzisiaj porozmawiamy? Proszę powiedz. Tak, o hakowaniu metabolizmu, czyli o... Przede wszystkim o nowych technologiach, dzięki którym możemy poznać metabolizm i zobaczyć i poznać naszą gospodarkę węglowodanową jeszcze lepiej, jeszcze dokładniej i przede wszystkim o tym, że do tej pory te badania i te metody były wykorzystywane u osób z cukrzycą, a teraz chcemy badać ludzi zdrowych. Super, czyli ponieważ my w Longevity bardzo lubimy parametryzację, lubimy się mierzyć, jest to bardzo ważne, to porozmawiamy dzisiaj o ciągłym pomiarze glukozy, czyli CGM z angielskiego. Yes. Co o tym myślisz? Ja jestem w ogóle zachwycona samą możliwością, że możemy teraz tak dużo trendów glikemii obserwować i w ogóle tych zmian i tego, co się dzieje w naszym codziennym stylu życia, jak różne elementy stylu życia mogą na nas wpływać, jak może wpływać na to sen, stres, to, co jemy oczywiście, aktywność fizyczna. Więc jeśli mnie pytasz, co ja o tym sądzę, no to tak jak mówię, jestem zachwycona, bo mamy dużo większą ilość danych, na których możemy bazować. Możemy wprowadzać bardzo drobne interwencje, które rzeczywiście mogą spowodować, że ludzie czują na co dzień różnice, czują się lepiej, czują się bardziej energetyczni, mogą też bardziej dbać o modulowanie sylwetki i dbać o swoją masę ciała, więc tych benefitów jest ogromnie dużo. Czyli do tej pory to, co było typowe dla ludzi chorych, czyli osoby z cukrzycą, w tej chwili przechodzi to pod strzechy, coraz więcej osób może się badać w okresie jeszcze nie mając cukrzycy, albo przed cukrzycą, albo w ogóle ludzi zdrowych.
Tak, właśnie tak jak zaczęłam mówić, że początkowo i do tej pory te ciągłe pomiary glikemii były stosowane u pacjentów diabetologicznych, pacjentów z cukrzycą. I to rozumieliśmy do tej pory, tak. Tak, i w ogóle dlaczego to było takie ważne, żeby kontrolować cukrzycę w cukrzycy, czyli kontrolować te poziomy cukru w cukrzycy, zdawano sobie sprawę z konsekwencji wysokich poziomów glikemii u pacjentów z cukrzycą i zdawano sobie sprawę z powikłań, które towarzyszą cukrzycy, czyli powikłań sercowo-naczyniowych, powikłań związanych z układem nerwowym, z zaburzeniami siatkówki oka, z objawami takimi nefrologicznymi. Ale co zauważono? To nie same bazowe, wysokie poziomy glikemii są takie niekorzystne dla zdrowia i niebezpieczne, ale właśnie te piki glikemii, czyli te takie duże zmiany, fluktuacje glikemii. Teraz ostatnio w najnowszych badaniach w czerwcu opublikowano pracę tego roku 2023, w którym w ogóle zaczęto rozważać te wahania glikemii jako nowy czynnik ryzyka sercowo-naczyniowego. Ale co jest ciekawe, te wahania glikemii nie występują tylko u osób chorujących na cukrzycę, ale właśnie u ludzi zdrowych. I co więcej, badając zdrowych, czasami nie zdajemy sobie sprawy z tego, że możemy jeść takie posiłki, które doprowadzają do tego, że osiągamy wartości diabetologiczne, czyli tak jakbyśmy już mieli cukrzycę. Jest takie badanie w 2018 roku na Stanford, nie wiem czy czytałaś o nim, kiedy badano młode osoby i się okazało, że 25 osób ma dosyć istotne zaburzenia glikemii w ciągu doby, a 15 osób wręcz ma objawy, które by w badaniach oczywiście CGM, które by świadczyły, że wręcz jest w okresie przedcukrzycowym, więc faktycznie wiadomo, że no nie ma standardu do tych badań i to daje nam bardzo duże możliwości diagnostyczne wdrożenia, wkroczenia z pewnymi działaniami jeszcze zanim rozpoznamy chorobę. Tak, to jest taki szerszy temat, na którym bym się trochę skupiła. Jakby odnosząc się przede wszystkim do tych badań ze Stanford, rzeczywiście oni zaproponowali taki nowoczesny algorytm, w którym można by określać indywidualne glukotypy ludzi. Tak. Jest tak, że rzeczywiście każdy z nas ma bardzo taki indywidualny glukotyp i niektórzy z nas mogą mieć takie niskie wahania glikemii, niektórzy z nas średnie wahania glikemii i niektórzy z nas wysokie wahania glikemii. I tutaj cały czas mówimy o ludziach zdrowych. Oczywiście zdrowych w tym kontekście mówimy o osobach bez cukrzycy. Zdrowe z tymi wysokimi wahaniami glikemii rzeczywiście są traktowane jako grupy wysokiego ryzyka i to u tych osób najprawdopodobniej może dojść do rozwoju cukrzycy. Ja myślę, że oczywiście to samo jakby w ogóle patrzenie w ten sposób na glukotypy i na te wahania glikemii i to, że każdy z nas ma taką indywidualną zmienność, to jest dobry kierunek patrzenia i możemy właśnie idąc w tym kierunku zastanawiać się, czy są pewne wzorce w tych glikemiach, które mogą przewidzieć, czy dojdzie do rozwoju cukrzycy, czy nie. Ja wiem, że wszyscy wiemy o tym, że to jest stosunkowo młoda metoda i tych danych jest bardzo mało. Też uważam, że trochę przedwcześnie jest już katalogować ludzi na różne takie podtypy. Myślę, że tutaj jest najważniejsze personalizacja, czyli mówimy o konkretnej osobie w konkretnym otoczeniu, z konkretną dietą, obciążeniem fizycznym i stresem i wtedy możemy takie osoby w jakiś sposób tam diagnozować i to nam pomaga w prowadzeniu tych osób. Tak, ale co więcej, zauważono też, że właśnie u tej grupy osób z największymi wahaniami glikemii, czyli u tych osób, które mają największe ryzyko rozwoju cukrzycy. W tych 15%. Tak, nie tylko był podwyższony poziom glikemii, ale też podwyższony poziom insuliny. I to znaczy, że właśnie te osoby mogą mieć też zwiększone ryzyko insulinooporności. I teraz porozmawiam o tym, bo to jest bardzo ważne, żeby zrozumieć, po co właśnie my to robimy? Na co zwracamy uwagę w tym ciągłym pomiarze glukozy? Są takie trzy główne parametry, które są podnoszone. Przenosimy doskonałe narzędzie, jakim jest ciągły pomiar glukozy, na osoby zdrowe, które potencjalnie mogą skorzystać. I na co zwracamy uwagę, kiedy ktoś taki przychodzi do ciebie? Tak. To jeszcze myślę, że powinniśmy wytłumaczyć trochę, jak wyglądają te pomiary. I ważne jest to, żeby tak w ogóle sobie zdawać sprawę z tego, o jakich badaniach mówimy, dlaczego i czego one dotyczą. Bardzo mi się to podoba, dlatego że masz większy kontakt z osobami, które stosują niż ja i popatrz na mnie jak na osobę, która przychodzi, nie zna się w temacie, więc wytłumacz mi, po co miałbym to zrobić. Dobra. Co to znaczy i z czym się wiąże i czy bardzo boli? O, nie bardzo. To jest bardzo ważna informacja. Nie boli. Nie boli. Ale rzeczywiście, wiesz, pacjenci się obawiają, bo jest to ukłucie. To właśnie powiem może od początku. Jak badamy cukrzycę, takie kryteria diagnostyki cukrzycy opierają się obecnie, zgodnie z wytycznymi, ze standardami, na pomiarach z krwi żylnej i pomiarach z krwi opuszki palca. Co jest ważne? Pomiarach glukozy. Pomiarach glukozy z krwi żylnej i z krwi opuszki palca. Jeśli idziemy do lekarza z tymi wynikami, zazwyczaj przynosimy jeden pomiar, dwa pomiary. No, jak jesteśmy już bardzo skrupulatni, to kilka pomiarów.
I na tej podstawie jest rozpoznawana cukrzyca lub nie. Teraz obecnie, stosując te ciągłe pomiary glikemii... Jeszcze tylko jedna rzecz. Bardzo ważne jest powiedzieć, że pomiar glukozy jest zawodny dlatego, że my nie jesteśmy w stanie przewidzieć, co się działo wcześniej. Czy nie zjedliśmy za dużo, czy nie było za dużo stresu, czy dobrze przespaliśmy noc. A więc jest to dosyć płynny pomiar jako jednorazowy. Oczywiście. Natomiast te ciągłe pomiary glikemii dają nam możliwość pomiaru i zobaczenia, co się dzieje z naszymi glikemiami przez 24 godziny na dobę. Jest tutaj jedno ale, o którym należy pamiętać, czyli te kryteria rozpoznania cukrzycy bada się na podstawie krwi żylnej, a sensory do ciągłego pomiaru glikemii są przyczepione za pomocą wkłucia w skórę, tutaj najczęściej ramienia, do tkanki śródskórnej. Więc ten pomiar to nie jest jeden do jeden taki sam jak w krwi żylnej, ale daje nam taki pewien obraz tego, co się dzieje w naszej, jak wyglądają te poziomy glikemii w tkance śródskórnej. I dlatego też nie patrzymy w ogóle, badając ciągłymi pomiarami glikemii, nie patrzymy na takie jednorazowe, jednostkowe wyniki, ale raczej na te trendy, na te zmiany, jak to się właśnie kształtuje w ciągu naszego dnia, jak to się kształtuje w weekend, jak się to kształtuje w czasie naszej aktywności zawodowej, w czasie aktywności sportowej i tak dalej, i tak dalej. I mając świadomość tego, że nieważny jest ten pojedynczy pomiar glikemii, możemy przejść do tego, do twojego pytania, czyli na co zwracać uwagę, jak badać i tak, tak dalej. Czyli przychodzi do ciebie osoba, zakłada sobie urządzenie albo na ramię, albo na brzuch, bo to, że jest stosowane na brzuchu. Tak. Nie lubimy, niewygodne, ale można stosować. Ale nie boli, o tym już mówiliśmy. Nie boli, wkłucie nie boli tak naprawdę, jest szybkie. No i przychodzi taka osoba, zwykle zakładamy taki sensor na... Są takie, które stosuje się przez 14 dni, są takie, które zakłada się nawet do 6 miesięcy, więc też ten czas, na ile zakładamy sensor, się różni. Ale powiedzmy, jest to w jakimś określonym odstępach czasu. 2-3 tygodnie, zależy od firmy. Mhm. I przychodzi do ciebie osoba na kontrolną wizytę i na co zwracasz uwagę, powiedz mi. Tak. W pierwszej kolejności w ogóle patrzymy na to, czy ktoś spędza czas w zakresach docelowych glikemii. Zakłada się, że ten zakres docelowy jest pomiędzy 70 a 180 mg na decylitr. I sprawdzamy, jak dużo czasu spędza się w tych zakresach normoglikemii. Czyli mówimy o tym, żeby te zakresy były pomiędzy 70 a 180. I sprawdzamy właśnie ten time in range, ten tier tak zwany. W następnym kroku sprawdzamy, czy... Czyli patrzymy mniej więcej jak w tym okresie badania, czy w nocy, czy w dzień, w jakim zakresie mniej więcej średnio się utrzymuje taka osoba. Tak, dokładnie. Czyli czy jest w tym zakresie i jak dużo, tak. Jak długo jest w tym zakresie. Sprawdzamy następnie, czy zdarza jej się być time below range, czyli TBW, czyli czy osiąga te zakresy i jak często osiąga te zakresy poniżej tych 80. I jeszcze drugim parametrem kolejnym musimy sprawdzić, czy rzeczywiście dochodzi do takich zakresów już hipoglikemii, tam poniżej 54 mg na decylitr. Z drugiej strony... bardzo duże spadki cukru. Tak, które już mają duży wpływ na nasze funkcjonowanie, tak. Mogą dawać objawy, mogą bardzo zaburzać, jeśli występują w nocy, mogą zaburzać naszą jakość snu. Z drugiej strony patrzymy na to, czy dochodzi do tych skoków glikemii, tych wysokich glikemii i czy wychodzimy poza te zakresy i jak dużo czasu. Wracając do tego badania ze Stanfordu, oni nie tylko wyznaczyli te glukotypy, ale też dali w tej swojej grupie, którą badano, 3 takie wystandaryzowane posiłki. I okazało się, że te 3 różne grupy indywidualnie reagowały na te 3 standardowe posiłki. Czyli też to, jak przebiegają te nasze fluktuacje glikemii, stricte zależą właśnie od tego, co jemy, w jaki sposób. Ja w ogóle mówię o tym, że można by stworzyć sobie taki swój własny, indywidualny indeks glikemiczny i nie tylko już bazować na takich normach, tablicach, gdzie odnosimy się do tego, jak dany posiłek docelowo, standardowo wpływa na nasze glikemię, ale że w ogóle każdy z nas może mieć taki indywidualny swój jadłospis, żeby wiedzieć, w jaki sposób reaguje na to pod względem metabolizmu i pod względem swojej gospodarki węglowodanowej. Co więcej, to się zmienia w czasie, także warto raz na jakiś czas zrobić takie badanie, żeby zobaczyć, czy nadal jestem, jak gdyby dobrze reaguję albo prawidłowo na to, co do tej pory. Jeżeli korelujesz takie rzeczy, bo mówiliśmy o tym, że fajnie byłoby wiedzieć, w jakim zakresie jesteśmy, dobrze wiedzieć, kiedy mamy te piki, po czym, z czym to jest związane i dobrze wiedzieć, kiedy są nadmierne spadki.
Czy długość spadku ma znaczenie? Oczywiście, bo to się właśnie wiąże z tym, jak długo jesteśmy poza tymi zakresami normy. Czyli jeśli to jest jakiś jednorazowy spadek, który się nie powtarza, to nawet czasami możemy to pominąć w pomiarze. Ale jeśli rzeczywiście już dużo czasu spędzamy w tych poniżej normy i też jakby przekraczamy już tą normę, kiedy jest to w prawidłowym zakresie, no to już musimy poszerzyć tą diagnostykę i sprawdzić, czy na pewno nie ma zaburzeń. To, co też jest ciekawe, no to, że naprawdę pacjenci to czują i mają, czują pewne objawy, nie zdając sobie zupełnie sprawy z tego, co się dzieje. W tej aplikacji jest możliwość wprowadzania, w tej aplikacji, która jest dołączona do sensorów, jest możliwość wprowadzania różnych danych na temat naszej aktywności fizycznej, tego, co jemy, snu i tak dalej. Ale nie każdy ma czas wpisywać te wszystkie dane. A czy się wpisują, czy nie wpisują? Pół na pół, powiedziałabym. Ale rzeczywiście nie każdy ma czas na to, żeby wpisywać. No ale przychodzą do mnie później i analizujemy raporty i jest tak, że ja jestem w stanie dokładnie sprecyzować, czy zadać pytanie, czy tu było zjedzone to, czy tutaj był taki posiłek, a tutaj chyba była impreza, a tu wydaje mi się, że rano mogło być złe samopoczucie. I kiedyś pacjent mnie zapytał, czy przypadkiem nie mam ukrytej kamery. No oczywiście nie, ale rzeczywiście w tych trendach glikemii jesteśmy w stanie... Widzę, że możemy naprawdę dużo powiedzieć o tych osobach. Z twoich doświadczeń, co najbardziej wpływa na te poziomy glukozy i jak potem to interpretować i z czym to może być związane? Znaczy, czym to grozi? Mm-hmm. Wiesz, oczywiście odpowiedź jest prosta. Najbardziej na to, jak wyglądają nasze krzywe glikemii, wpływa to, co jemy i w jaki sposób się żywimy. I analizując te krzywe glikemii, szczególnie u osób zdrowych, jestem w stanie zaproponować pewne drobne interwencje, które można wprowadzić, raczej bazując na takich ogólnych zaleceniach odnośnie rodzaju posiłków, po jaki sięgamy, raczej rodzaju składników posiłkowych, składników żywienia, po jakie sięgamy, pory posiłków, to też zależy od tego właśnie, w jaki sposób insulina ma taką naturalną krzywą wydzielania, więc też są takie różne pory dnia, kiedy w zależności od tego, jaki mamy poziom wydzielania insuliny, powinniśmy jeść posiłki. Jestem też w stanie dać, zaproponować takie różne rekomendacje odnośnie aktywności fizycznej, czasu aktywności fizycznej. Natomiast wracając do tej diety, która, tak jak powiedziałam, ma największe znaczenie na wpływ glikemii, no to zawsze odsyłam do dietetyków, którzy ja naturalnie to tutaj najbardziej profesjonalnie są w stanie doradzić, jak dokładnie dobrać taką dietę. Ale co ciekawe, to nie samo żywienie i dieta mają wpływ na te nasze poziomy glikemii, ale gigantyczny wpływ ma stres. Co jeszcze stres? Stres. Wysokie poziomy kortyzolu powodują, że nasz bazowy poziom glikemii wzrasta i wzrastają te fluktuacje. Zanim zaczęłam współpracować z pacjentami, zaczęłam badać tę glikemię sama na sobie. Założyłam sobie sensor. Zawsze byłam kojarzona z tym, że do pracy miałam takie zawsze ze sobą owsianki wypakowane owocami, spiruliną, więc już wiesz, taki wyższy poziom i tak dalej. Tak. Zawsze to podziwiałem, muszę tak powiedzieć. Ale dyżuruję i jak wiadomo, w czasie dyżurów ten jest wyższy poziom stresu i naturalnie wtedy występują zaburzenia snu. No, trudno, żeby było inaczej. I zauważyłam, że kiedy jadłam taką piękną owsiankę przed dyżurem rano, czułam się okej. Nie wiedziałam tylko o tym, że po takiej naprawdę napakowanej owocami owsiance miałam takie spadki energii nagle, chciało mi się spać, miałam brak koncentracji, ale to było gdzieś zazwyczaj na taki drugi posiłek, więc uważałam, że po prostu jestem zmęczona już po tej pierwszej części dnia. Więc to była taka pierwsza obserwacja. Ale co było ciekawe, kiedy byłam po dyżurze i sięgałam dokładnie po tą samą owsiankę, po ten sam posiłek, nagle moje glikemie wyskakiwały do tych poziomów diabetologicznych. No i byłam absolutnie przerażona, jakby co się dzieje. I rzeczywiście, i co więcej, one potem nie spadały. Przez długi czas, nawet 1, 2, 3 dni potrafiły utrzymywać się już na takich wyższych poziomach glikemii i z takimi większymi fluktuacjami, a na przykład w weekend, jedząc dokładnie tą samą owsiankę, miałam piękną, wypłaszczoną krzywą. Więc właśnie to jest dobry przykład na to, jak te wysokie poziomy kortyzolu, stres, zaburzenia snu wpływają na nasze glikemię i jak bardzo powodują tą taką zwiększoną zmienność, no i przede wszystkim te niebezpieczne piki, niebezpieczne dla ryzyka sercowo-naczyniowego. Też jest taka praca, 2019 rok, czyli w miarę świeża, która mówi o tym, że jak przespaliśmy noc, ile było faz tego snu, tak zaczynamy metabolizować rano i to wpływa na to, jak potem funkcjonujemy, więc wszystko ma wpływ na to. Absolutnie tak. Zdajemy sobie sprawę z tego, jak bardzo zaburzenia snu mają wpływ na nasz metabolizm, na naszą gospodarkę
gospodarkę węglowodanową, a jakby dopiero wchodzimy w ogóle w ten temat i dzięki temu, że mamy nowoczesne metody pomiarów, jak właśnie ciągłe pomiary glikemii, jak badania polisomnografii, inne różne dodatkowe analizy snu, jesteśmy w stanie wyłapać te różne mikrozmiany, które mają taki fundamentalny wpływ na nasz cały metabolizm. Ogromny, coraz więcej o tym wiemy. No czyli tak, jedzenie oczywiste, stres jasny, co jeszcze? Aktywność fizyczna. Dużo uprawiasz sportu. Jak u Ciebie to wygląda? Aktywność fizyczna i tutaj, co ciekawe, o ile tak intuicyjnie można łatwo powiedzieć, że no generalnie, żeby mieć dobrą wypłaszczoną krzywą, czyli żeby dobrze zarządzać swoimi krzywymi glikemiami, no to należy jeść mniej węglowodanów, mało się stresować, no i uprawiać dużo sportu. Z jednej strony to jest ciekawe, że sama aktywność fizyczna powoduje, że oczywiście dużo więcej spalamy, wykorzystujemy tych zasobów energetycznych, które sobie dostarczamy i rzeczywiście ona bardzo dobrze wpływa na nasze poziomy glikemii i to nawet nie jest takie zaskakujące. Są takie elementy w naszym życiu, kiedy właśnie mamy albo bardzo dużo stresu, albo mamy takie dni, wieczory, że lubimy się spotkać ze znajomymi, trochę więcej zjeść. Może to także jest ważne z punktu widzenia longevity. Absolutnie. Ta hedonistyczna część życia też jest ważna i też nie zakazujemy właśnie takich spotkań. Ale no, to też jest zobrazowane na naszych krzywych glikemiach i często przychodzą do mnie pacjenci, którzy, jak ja to nazywam, mają po takim weekendzie tak zwane metaboliczne migotanie komór. Czyli te krzywe glikemii są takie bardzo mocno zaburzone, występują duże fluktuacje, wysokie piki itd. Czyli to też widać, niestety. To widać. To widać. I to widać nie tylko tego jednego dnia, ale właśnie przez kolejnych, czasami nawet 3 dni. Później ta krzywa wymaga kilku dni, żeby w ogóle doszło do ustabilizowania i wyrównania krzywej. Ale jest na to sposób. I tu jest, to jest właśnie ciekawa obserwacja, że po to jest takim... sposób na to, żeby nie było widać? No, jeśli jakby dojdzie do tego, to będzie widać. Ale co zrobić, żeby nie utrzymywać tego efektu przez kolejne 3 dni? I wprowadzenie takiej umiarkowanej aktywności fizycznej w takim zone 2-3 cardio jest w stanie spresetować nasz metabolizm i doprowadzić do tego, że rzeczywiście dochodzi do wyrównania krzywej i później już funkcjonujemy tak, jakbyśmy no właśnie byli po tej zdrowo przespanej nocy i tak dalej. Tylko no należy pamiętać o tym, że jeśli ta noc była taka bardzo intensywna, powiedzmy, że to był taki naprawdę intensywny trening metaboliczny, no to musimy pamiętać o dobrym nawodnieniu, o byciu też zabezpieczonym elektrolitowo, żeby podjąć się takiej aktywności fizycznej, ale tak jak mówię, to taka umiarkowana aktywność fizyczna, 60 minut i rzeczywiście to już ma rewelacyjny wpływ dalej głównie, na krzywą. W strefie drugiej głównie, prawda? Czyli tak spacer z lekką zadyszką, jak to się teraz definiuje. Tak. Dobrze, no to wiemy o tym, że to jest fantastyczna metoda. Pytanie brzmi, jakie ma ograniczenia? Zdarzają się błędy pomiarów, tutaj szczególnie jeśli chodzi o hipoglikemię i czasami sensory pokazują rzeczywiście zbyt długi czas w hipoglikemii, która rzeczywiście nie występuje. To zawsze można sobie sprawdzić na podstawie pomiaru z krwi opuszki palca, zrobić taką kalibrację. Ale z czym to może być związane? Najczęściej wynika to ze słabego nawodnienia. Więc to też troszkę pokazuje, że na przykład tego dnia ktoś rzeczywiście nie dbał o nawodnienie. Zresztą dosyć częsty przypadek. Tak jest. Może też tak być, że czasami w nocy, jeśli pojawiają się takie hipoglikemie nocne w pomiarze, to może tak być, że ktoś na przykład śpi na tym sensorze i troszkę tam dochodzi do ucisku, niedokrwienia. Ale to jest rzadkość, a poza tym tak naprawdę to, na czym polega ta cała współpraca z tymi raportami metabolicznymi, dotyczy tego, jak się czujemy, jakie czujemy objawy. Jeśli te objawy są skolerowane z tymi zmiennymi, które widzimy i co więcej, wprowadzamy interwencje, a potem widzimy, że u kogoś to zaczyna działać lepiej, te objawy ustępują, no to znaczy, że ta interwencja była słuszna, konieczna i faktycznie była związana z tymi wahaniami cukru. Czyli krótko mówiąc, jeżeli chcemy założyć sobie taki ciągły pomiar glukozy, warto byłoby jednak być prowadzone przez osobę, która naprawdę na tym się zna, żeby wyeliminować potencjalne błędy odczytu, które mogą być, prawda? Oczywiście. Co więcej, jeszcze nie tylko tutaj, bo mówisz, że przez osobę, która się na tym zna, ale ja bym powiedziała, że w ogóle przez cały zespół. Tak jak wspomniałam, bardzo ważna rola dietetyków. O ile my możemy mówić właśnie o tym, jakie są trendy glikemii, jak wygląda ta zmienność, jak wygląda też funkcjonowanie hormonów,
dokładne ułożenie diety, dokładne ułożenie naszego zapotrzebowania na konkretne składniki, to już jest współpraca z dietetykiem. Współpraca z trenerem personalnym, żeby też dobrać odpowiednią aktywność fizyczną, z fizjoterapeutą, żeby to było, żeby te zalecenia były zgodne też z naszymi indywidualnymi predyspozycjami, ale też z cała opieka psychologiczna. Jakie zauważyłam też, jaki jest problem, jeśli chodzi o te ciągłe pomiary glikemii i współpracę z pacjentami na tych ciągłych pomiarach glikemii, i to głównie z pacjentami zdrowymi, czyli znowu takie zachowania ortorektyczne i zbyt duża tendencja do dbania o to, żeby tak całkowicie wypłaszczyć krzywą. I tutaj muszę podkreślić, że nie chodzi nam o takie pełne wypłaszczenie krzywej. Takie to, że występują pewne fluktuacje, jest absolutnie naturalne. I po to sprawdzamy te czasy w zakresach docelowych, czy czasy, kiedy wychodzimy poza, że są momenty, kiedy rzeczywiście te fluktuacje są zbyt wysokie i szkodliwe, ale nie chodzi nam też o takie pełne wypłaszczenie krzywej. Żeby w pełni wypłaszczyć krzywą, to musielibyśmy nic nie jeść. Absolutnie to nie jest zdrowy schemat. Pić wodę. Chociaż też czasami po samej pobudce możemy mieć taki pik glikemii, który jest związany z tym, że mamy wyższe wydzielanie kortyzolu w ramach pobudki, no więc już ten pik pojawia się. Ja, pamiętajmy o tym, że jednak żyjemy, to jest jak z EKG. EKG ma swoją zmienność, jeżeli się wypłaszcza, znaczy, że nie żyjemy. A więc tak jest. Musimy żyć. Zmienność ma być. Absolutnie tak. No i w drugą stronę, czyli są pacjenci, którzy są zbyt ortorektyczni, kiedy i chcą zbyt dbać o te swoje pomiary, no ale są też tacy, którzy absolutnie nie chcą dbać i na przykład tylko w czasie noszenia sensora rzeczywiście się pilnują, ale później tylko w momencie, kiedy, albo czasami przez przypadek ten sensor odpada po dwóch dniach. Na przykład na treningu, prawda? Albo na przykład w piątek. Przed treningiem. Częściej się pojawia, że przed treningiem sensor nagle odpada. Zastanawiające. To jest tak, dlaczego albo akurat w piątek. Czemu akurat w piątek wieczór? Tak, zupełnie, nie wiadomo. No i nagle trzeba, dopiero w poniedziałek można znowu założyć. No więc to też jest pewien taki mankament tych badań, że jeśli mamy tylko w krótkim terminie ten sensor, no to jesteśmy w stanie się pilnować tylko tak krótkotrwale. Ale to, co jest ciekawe i to, co jest plusem tych badań, no to, że przede wszystkim dążymy do dobrej edukacji pacjentów. To uczymy się, że o sięgnięcie po takie i takie produkty daje nam możliwość, że mamy na przykład dobre pomiary. A sięgnięcie po kanapkę typu fast food jest w stanie nas wybić na wartości diabetologiczne i na przykład za drugim razem już się zastanowimy, a przynajmniej jemy to ze świadomością. Przynajmniej tak, grzeszymy ze świadomością. I to jest prawda, pracujemy na nawykach i to jest dla mnie bardzo ważne. W longevity pracujemy na nawykach, nie robimy rewolucji. Staramy się zrobić powolne zmiany, ale długofalowe. Tak jest. Jak widzicie, fantastyczne nowe rzeczy dzieją się w medycynie, natomiast ważne jest to, że każda metoda ma swoje ograniczenia. Dotyczy to także ciągłego pomiaru glukozy. Jeżeli jesteście zainteresowani taką techniką, jesteście zdrowi, to proponuję pamiętać o tym, że to ma wielkie zalety, ale ma także wady, ma ograniczenia, a więc warto byłoby skorzystać z konsultacji z kimś, kto naprawdę zna się na prowadzeniu osób na ciągłym pomiarze glukozy. Zapraszamy, dziękuję Ci bardzo, Alu, i zapraszam do następnego odcinka, o którym porozmawiamy, dla kogo CGM byłby najlepszy. Tak jest. Zapraszamy i spoilerujemy. Do zobaczenia.